Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Simon Mertrajan. Zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, suba z dzwonem oraz komentarza. No i dobrze. Teraz porozmawiajmy o tak zwanym popisie. Co to jest popis? A więc Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska. Co łączy te partie? Ano, zacznijmy od początku. Były lata, koniec lat 90., druga połowa lat 90. XX wieku. Powstała partia AWS, Akcja Wyborcza Solidarność. I tam byli i przyszły pisowcy, i przyszli platformersi. A premier Jerzy Buzek jest obecnie w Platformie Obywatelskiej. A jeden z ministrów, Lech Kaczyński, był w partii PiS, ale już nie żyje ponad 12,5 roku. Zginął w katastrofie smoleńskiej. A zatem... Kiedyś te partie były razem, przed ich założeniem. Unia Wolności też wtedy była, która się razem z działaczami AWS, wcześniejszego SKL-u, połączyły się Platformą Obywatelską. I wiele osób z PiS dołączyło do PiS-u, do Platformy Obywatelskiej. Wiele osób z AWS-u, Akcji Wyborczej Solidarność, Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego czy Unii Wolności, która została związana w 2005 roku. A zatem to na początek. A teraz w następnej części opowiem Wam, co jeszcze więcej łączy te dwie partie. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się, elo, siemano.